Uczestnik The Voice of Poland zdenerwował fanów. Tak nazwał Badacha, za nami kolejny odcinek The Voice of Poland. Jednym z uczestników, któremu udało się przejść dalej, był Mikołaj Przybylski. Chłopak trafił do drużyny Kuby Badacha i choć jego głos oczarował jurorów i widzów, w komentarzach w sieci widać głosy oburzenia. Poszło inaczej, o sposób, w jaki zwrócił się do trenera, nowy sezon, The Voice of Poland. Za nami 6 odcinków nowego sezonu, The Voice of Poland, w którym obserwujemy nowy skład jurorów. Na fotel powrócił Michał Szpak, a w roli trenera debiutuje Kuba Badach. Od samego początku media rozpisywały się o rzekomym konflikcie dwóch panów, zostało to jednak zdementowane, choć faktycznie czasami iskrzy, obaj utrzymują przyjazne relacje i zgodnie współpracują na planie. Teraz po emisji ostatniego odcinka show widzowie skupili się na jednym z uczestników, chodzi o Mikołaja Przybylskiego, który swoim występem odwrócił wszystkie fotele. Jego zachowanie nie spodobało się wszystkim, cwaniaczkowaty Mikołaj Przybylski, mimo młodego wieku, na scenie The Voice of Poland, wykazał się wielkim talentem. Swoim wykonaniem utworu When You Say Nothing At All, Ronana Keatinga odwrócił wszystkie 4 fotele, a jurorzy byli nim zachwyceni. Po próbach zachęcenia 20-latka, ten finalnie postanowił dołączyć do drużyny Kuby Badacha. To wtedy zwrócił się do niego Kubusiu, co w programie spotkało się z uśmiechem, jednak w sieci wywołało już zupełnie inne emocje. Internauci stwierdzili, że chłopak jest zarozumiały, choć jednocześnie przyznali, że nie można odmówić mu talentu. Inni podkreślili, że pewność siebie jest ważną cechą, głos się obronił, ale zadufany i zbyt cwaniaczkowaty styl bycia mnie nie przekonał totalnie. Może Kubuś przekaże chłopcu, jak ubrać się w pokorę, głos piękny, ale bardzo zarozumiały. Głos na finał, ale przesadnie pewny siebie, nie lubię takich ludzi. Chłopak pewny siebie i to jest w porządku, każdy powinien znać swoją wartość.